A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Gestern Abend in Katowice konnten wir uns mit Johannes 13 beschäftigen. Wczoraj wieczorem w Katowicach mogliśmy zajmować się Ewangelią Jana z 13 rozdziałem. Und dort haben wir den Herrn Jesus gesehen, wie er den Dienst der Fußwaschung für uns tut. I tam oglądamy Pana Jezusa, który wykonuje dla nas tą służbę umywania nóg. Wir haben gesehen, dass der Herr Jesus alles beseitigen möchte. I widzieliśmy, że Pan Jezus wszystko chce usunąć, was uns daran hindert, Gemeinschaft mit ihm genießen zu können. Co by nam przeszkadzało, aby korzystać ze społeczności z nim. Das Ergebnis von der Fußwaschung ist, dass wir gereinigt und erfrischt sind. I skutkiem tego umywania nóg będzie to, że będziemy oczyszczeni i odświeżeni, odnowieni. Hier haben wir jetzt den Herrn Jesus gefunden als den Sachwalter. Tutaj znaleźliśmy Pana Jezusa jako orędownika. Er ist der Sachwalter, den wir bei dem Vater haben. On jest tym orędownikiem, którego mamy u Ojca. Jesus Christus, der Gerechte. Jezusa Chrystusa, tego sprawiedliwego. Er, der jetzt als Mensch dort im Himmel ist. Tego, który teraz tam w górze jest jako człowiek. Und aus dem Johannesbrief wissen, aus dem Johannesevangelium wissen wir, dass es auch einen anderen Sachwalter gibt. A z Ewangelii Jana wiemy, że jest inny też orędownik. Und der andere Sachwalter ist der Heilige Geist, der in uns wohnt. A tym innym orędownikiem jest Duch Święty, który mieszka w nas. Wir wollen uns jetzt diese Verse hier etwas genauer anschauen. I teraz chcielibyśmy przyjrzeć się tym wierszom dokładniej. Und dabei lernen, was der Sachwalterdienst des Herrn Jesus bedeutet. I przy tym nauczyć się, co to oznacza właśnie wykonywanie tej służby orędownika wykonywanej przez Pana Jezusa. Johannes, dieser alt gewordene Apostel, schreibt diesen Brief. Jan, ten apostoł, który zestarzał się i w tym sędziwym wieku napisał ten list. Wahrscheinlich etwa im Jahr 95 nach Christi Geburt. Prawdopodobnie pisał go w roku około 95 po narodzeniu Chrystusa. Johannes war also in der Nachfolge hinter dem Herrn Jesus alt geworden. A więc Jan w tym naśladowaniu i chodzeniu za Panem Jezusem doszedł do sędziwego wieku. Jetzt schreibt er meine Kinder. I dlatego on też tutaj pisze dziateczki moje. Gemeint sind eigentlich kleine Kinder. W zasadzie ma tutaj na myśli malutkie dzieci. Und dieser Ausdruck wird gebraucht, wenn einer, der älter geworden ist, solche anspricht, die lernen dürfen. I te wyrażenie używane było przez ludzi, którzy byli w podeszłym wieku, w stosunku do osób, które były w wieku, w którym zwykle uczy się. So spüren wir hier, wie ein Vater in Christus seine Kinder anspricht. I tak możemy to odczuć, jak ten Ojciec w Chrystusie zwraca się do swoich dzieci. Über die Väter in Christus schreibt Johannes, dass sie den erkannt haben, der von Anfang ist. Co do ojców w Chrystusie, Jan napisał, że oni poznali tego, który jest od początku. Das lesen wir hier in Kapitel 2, Vers 13. O tym możemy przeczytać w tym drugim rozdziale, w 13 wierszu. Wer ist es, der von Anfang ist? A kim jest ten, który jest od początku? Wenn wir die Antwort auf diese Frage wissen möchten, müssen wir in Johannes 1, Vers 1 schauen.
Jeżeli chcemy znaleźć odpowiedź na to pytanie, to musimy spojrzeć do Ewangelii Jana, do pierwszego rozdziału. Pierwszy list Jana, nie Ewangelia. Da schreibt nämlich Johannes von diesem Anfang, den er meint. Tam właśnie Jan pisze o tym początku, który ma na myśli. Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, betreffend das Wort des Lebens. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, pierwszy wiersz. Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały o słowie żywota. Er meint hier den Anfang des Christentums. On tutaj ma na myśli początek chrześcijaństwa. Und das Christentum nahm seinen Anfang, als der Herr Jesus auf diese Erde kam. A chrześcijaństwo miało właśnie swój początek wtedy, gdy Pan Jezus przyszedł na tą ziemię. So ist der von Anfang ist der Herr Jesus. I właśnie tym, który jest od początku, to jest Pan Jezus. Und die Väter in Christus, die haben ihn erkannt, den Herrn Jesus. I ojcowie w Chrystusie, oni go właśnie poznali, tego Pana Jezusa. Und Johannes war ein solcher Vater in Christus. I Jan właśnie był takim ojcem w Chrystusie. Er hatte den Herrn Jesus gesehen. On widział nawet Pana Jezusa. Er hatte ihn gehört. On go słyszał. Er hatte ihn angeschaut. On go oglądał. Und der Herr Jesus war ihnen sogar so nahe gekommen, dass sie ihn betasten konnten. I Pan Jezus był tak blisko nich, że oni mogli go dotykać. Johannes hatte im Schoß des Herrn Jesus gelegen, ganz nahe bei ihm. A Jan nawet położył się przy piersi Pana Jezusa, bardzo blisko niego. Er war ein solcher Vater in Christus, der ihn erkannt hatte. On był tym ojcem w Chrystusie, który jego poznał. Mehr wird den Vätern in Christus gar nicht geschrieben. Więcej o tych ojcach w Chrystusie nie jest napisane. Und das zeigt uns, dass ein Vater in Christus genug hat in dem Herrn Jesus. A to wskazuje na to, że Ojciec w Chrystusie już ma całe swoje zadowolenie w Chrystusie. Ich möchte euch erinnern an Jakob. Chciałbym wam teraz przypomnieć też osobę Jakuba. Jakob hatte ein Leben lang gearbeitet, um etwas zu bekommen. Jakub całe swoje życie pracował, aby coś zdobyć. Er hatte 14 Jahre gearbeitet, um Rahel zu bekommen. On pracował 14 lat, aby otrzymać żonę Rachele. Er hatte weitere 7 Jahre gearbeitet, um große Herden zu bekommen. Następne 7 lat pracował, aby otrzymać wielkie stada trzód. Er hatte sich abgemüht, um etwas zu bekommen und war immer wieder enttäuscht worden. On bardzo się trudził, aby coś otrzymać i ciągle na nowo był zawiedziony. Aber am Ende seines Lebens, da sagt er, ale pod koniec swojego życia on powiedział genug. Dosyć. Warum sagt er genug? Dlaczego on powiedział dosyć? Genug. Josef, mein Sohn, lebt noch. On tak powiedział, bo dowiedział się, że Józef, mój syn, żyje. Ich will mich aufmachen und ihn sehen, ehe ich sterbe. Ja chcę się zebrać i pójść do niego, zobaczyć go, zanim umrę. Da müht sich Jakob nicht mehr, um alles Mögliche zu bekommen. I wtedy Jakub już nie trudził się o wszystkie możliwe rzeczy, które mógłby uzyskać. Da sagt er, Josef ist mir genug. I powiedział, dosyć mi na tym, że będę miał Józefa. Und so sagt ein Vater in Christus, der Herr Jesus ist mir genug. I tak sam, brauche ich nicht. I tak samo mówi Ojciec w Chrystusie, mam dosyć wszystkiego w Jezusie Chrystusie, niczego więcej nie potrzebuję. Die Jünglinge, die werden gewarnt, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Młodzieńcy bywają ostrzegani, nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są w świecie. Sie stehen in Gefahr, in die Liebe zur Welt zu kommen. Oni właśnie są w tym niebezpieczeństwie, aby w tej miłości oni odeszli do świata. Und so wünscht dieser Apostel für seine Kinder, dass sie zu Vätern in Christus werden. I tak apostoł życzy tym wszystkim, aby oni
w tych dojściu do Ojca mieli, do stanowiska Ojca mieli we wszystkim dość. Zapytajmy teraz siebie, każdy z osobna, czego my sobie życzymy? I czego my poszukujemy? I w jakim kierunku albo za czym podąża nasze pragnienie? I piękną odpowiedzią byłoby, gdybyśmy powiedzieli, że Pan Jezus jest dla mnie wszystkim. In diesem Ausdruck, meine Kinder, steckt auch noch die ganze Liebe des Apostels zu denen, an die er schreibt. I w tym wyrażeniu, dzieci moje, to zawarta jest pełnia miłości, jaką apostoł ma dla wszystkich jego umiłowanych. In dieser Liebe möchte er sie gewinnen für den Herrn Jesus. W tej miłości on chce ich pozyskać dla Pana Jezusa. Und wenn du eine Hilfe sein möchtest für andere, jeżeli ty chciałbyś być pomocą też i dla innych, dann müssen sie Liebe spüren. To muszą oni odczuwać miłość. Dann darfst du sie ziehen mit Seilen der Liebe. Wtedy ty będziesz mógł pociągać ich powrozami miłości. Nur das wird letztlich Herzen überwinden. Bo koniec końców tylko to może przezwyciężyć ich serca. Meine Kinder, ich schreibe euch. Dzieci moje, ja wam piszę. Der Apostel Johannes war vielleicht 90 oder 100 Jahre alt. Apostoł Jan może już w tym czasie miał około 90, może do 100 lat. Aber er sagt nicht, ich habe genug gearbeitet in meinem Leben. On tutaj nie napisał, ja już w moim życiu wystarczająco dużo pracowałem. Jetzt sollen andere mal die Arbeit machen? Niech teraz tą pracę wykonują inni. Nein, er schreibt ihnen. Nie, on osobiście pisze do nich. Er möchte ihnen etwas mitteilen, was ihm selbst so groß war. On chciał im coś przekazać, co dla niego samego było tak bardzo wielkie. Liebe ist bemüht um das Wohl des anderen. Miłość trudzi się o dobro innych. Deswegen schreibt er seinen Kindern. I dlatego on pisze do swoich dzieci. Dann haben wir den Grund gefunden, warum er schreibt. Następnie oglądamy powód, dlaczego on pisze. Ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Piszę to do was, dla, abyście wy nie grzeszyli. Das ist der Wunsch des Apostels. Für die, an die er schreibt, dass ihr nicht sündigt. Takie jest życzenie apostoła w stosunku do tych wszystkich, do których on pisze, aby oni nie grzeszyli. Das ist auch der Wunsch des Herrn Jesus für unser Leben, dass wir nicht sündigen. Takie jest też życzenie Pana Jezusa w stosunku do nas i naszego życia, abyśmy nie grzeszyli. Und dann müssen wir uns jetzt etwas anschauen, was er bisher geschrieben hatte. I musimy temu się przyjrzeć, co on dotychczas napisał. Dann verstehen wir, warum er sagt, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. I wtedy zrozumiemy, dlaczego on tak do nich napisał, piszę do was, abyście nie grzeszyli. In Kapitel 1, Vers 1 bis 4 hatte er von dem ewigen Leben gesprochen. W pierwszym rozdziale od 1 do 4 wiersza on opisuje o życiu wiecznym. Das Leben, das offenbart worden ist. Ten żywot, który został objawiony, drugi wiersz. Und das Leben, das ewige Leben, nämlich das ihnen verkündigt worden war. I ten żywot, mianowicie ten żywot wieczny, im został zwiastowany. Wo war dieses Leben offenbart worden? W czym to życie było objawione? In der Person des Herrn Jesus. W osobie Pana Jezusa. Als der Herr Jesus auf diese Erde kam, da hat er das ewige Leben sichtbar gemacht. Gdy Pan Jezus przyszedł tutaj w swojej osobie na tą ziemię, to on to życie w samym sobie w widzialny sposób objawił. In dem Menschen Jesus Christus hier auf dieser Erde konnte man das ewige Leben sehen. W tym człowieku, Jezusie Chrystusie na tej ziemi, można było to życie wieczne oglądać. Der Herr Jesus kam, um dieses Leben zu offenbaren. Pan Jezus przyszedł, aby objawić to życie wieczne. Aber er wollte noch mehr tun. Er wollte dieses Leben auch geben. Ale on chciał też i coś więcej uczynić. On chciał to życie dać. Aber damit er dieses Leben geben oder schenken konnte,
musste er selbst am Kreuz sterben. Ale aby mógł to życie darować i podarować nam, to musiał sam osobiście na krzyżu umrzeć. Aber jetzt bekommt jeder, der an den Herrn Jesus glaubt, dieses ewige Leben. I teraz każdy, który wierzy w Pana Jezusa, otrzymuje to życie wieczne. Und dieses ewige, das neue Leben kann nicht sündigen. I to nowe, wieczne życie, ono nie może grzeszyć. In Kapitel 3, Vers 9 schreibt Johannes. W trzecim rozdziale, w dziewiątym wierszu, tutaj możemy przeczytać słowa Jana. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht die Sünde. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia. Und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. On nie może grzeszyć, dlatego że z Boga się narodził. Das neue Leben, das uns geschenkt ist, kann nicht sündigen. To nowe życie, które zostało nam podarowane, ono nie może grzeszyć. In uns ist auch noch das Fleisch, die alte Natur. W nas jednak jest jeszcze nasze ciało, czyli stara natura nasza. Der Christ als verantwortliche Person auf dieser Erde hat auch noch die Sünde wohnend in sich. I każdy chrześcijanin, odpowiedzialna osoba żyjąca jako chrześcijanin na tej ziemi, ma w sobie te swoje własne ciało. Aber er hat auch das neue Leben. Ale on ma również i to nowe życie. Und wenn ein Christ sündigt, dann ist das nie eine Regung des neuen Lebens. I jeżeli człowiek wierzący zgrzeszy, to nigdy nie jest to z pobudki działania nowego życia. Dann kommt es aus dem Fleisch. To zawsze pochodzi z ciała. Ale to nowe życie, które nam zostało podarowane, ono nie może grzeszyć. I my, którzy mamy to nowe życie, nie musimy właśnie z tego powodu grzeszyć. Ein unbekehrter, ungläubiger Mensch, der kann gar nicht anders als sündigen. Człowiek nienarodzony na nowo, on nie potrafi inaczej, jak tylko właśnie grzeszyć. Ale chrześcijanin, który ma nowe życie, on nie musi grzeszyć. A Pan Jezus, który życie objawił, on nam to wszystko zobrazował wcześniej swoim życiem. W nim nie było grzechu. A Piotr napisał w swoim liście, ten, który grzechu nie uczynił. A Paweł napisał, ten, który nie znał grzechu. Ten, który żył na tej ziemi jako święty, jako ten bezgrzeszny. Wenn Johannes also über dieses Leben schreibt, dann lernen wir, wir müssen nicht sündigen. Jeśli Jan pisze o tym życiu, to my możemy się tego nauczyć, że my nie musimy grzeszyć. Wenn wir das verstehen, dann begreifen wir, dass er schreibt, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. I jeśli to zrozumiemy, to wtedy też i będzie dla nas jasny ten tekst, który przeczytaliśmy, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Aber in dem Abschnitt von Vers 5 bis Vers 10 noch ein sehr ernster Gedanke vor. I w dalszym urywku od 5 do 10 wiersza bardzo ważna, poważna myśl jest przedstawiona. Da stellt er vor, dass Gott Licht ist. W tych wierszach on przedstawia to, że Bóg jest światłością. Und im Licht Gottes, da wird alles offenbar. I w tej światłości Bożej wszystko jest objawione. I możemy się z tego urywku nauczyć, że my znaleźliśmy się teraz w społeczności z Bogiem. W społeczności z tym, który jest światłością. Czy ty wiesz, co to oznacza? Das bedeutet, dass wenn ein Christ sündigt, er mitten im Licht sündigt. To oznacza, że jeżeli jakiś chrześcijanin zgrzeszy, to znaczy,
że on zgrzeszył w pełnym świetle. Ein Christ ist zu Gott gekommen und Gott der Licht ist. Da ist er. I chrześcijanin, on przyszedł do Boga, a Bóg, który jest światłością, sprawia, że chrześcijanin znajduje się otoczony tą światłością. Jeżeli on zgrzeszy, to tak jak my to mówimy, zgrzeszy w pełnym świetle reflektorów. I dlatego jest to tak bardzo poważna sprawa, jeżeli chrześcijanin zgrzeszy. I jeszcze bardziej możemy to zrozumieć, co tutaj Jan napisał, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Haben wir noch einen Blick für den Ernst und die Schrecklichkeit der Sünde? Czy jeszcze w ogóle mamy oko na to otwarte, jak przerażający jest grzech? Wenn wir den Eindruck haben, dass wir nicht mehr einen Blick für den Ernst und die Schrecklichkeit der Sünde haben, dann müssen wir nach Golgatha blicken. Jeżeli odnosimy wrażenie, że nie mamy już oka takiego wyostrzonego, jak bardzo przerażający i złym jest grzech, to musimy szybko spojrzeć z powrotem na Golgotę. Tam zobaczymy Pana Jezusa, który w trzech godzinach ciemności cierpiał z powodu nas. Tam w tych trzech godzinach ciemności na nim spoczywały nasze grzechy. On wziął tą karę za te grzechy na siebie samego. I święty Bóg, który jest światłością, musiał go osądzić. To właśnie za to Pan Jezus musiał tak w nieskończenie straszny sposób cierpieć. I tak Jan dlatego do nas pisze, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. I dalej ciągnie i napisał, a jeśli by kto zgrzeszył. Wiesz co, Słowo Boże jest tak trafne. Jeżeli Słowo Boże nam pokazuje mężczyzn i niewiasty w ich całej historii życia, to pokazuje razem ze wszystkimi ich błędami i grzechami. Ihr müsst doch gar nicht sündigen. I nawet jeżeli on tutaj nam to pokazuje, że wy w ogóle nie musicie grzeszyć. Und wenn ihr vorstellt, wie schrecklich das ist, wenn ein Christ sündigt, weil er mitten im Licht sündigt. I gdy on już to przedstawił, jak to rzeczą jest przerażającą, jeśli chrześcijanin zgrzeszy, bo on grzeszy stojąc w pełnym świetle. To jednak Słowo Boże nie przemilcza tego, że w naszym życiu też i czasami to się zdarza. Tu Jan napisał, a jeśli by ktoś zgrzeszył. Ktoś, to oznacza, że może każdemu się przytrafić. Das hört nicht auf, wenn man mal 20 Jahre bekehrt ist. To w ogóle nie ustaje, jeżeli ktoś już na przykład jest 20 lat nawróconym człowiekiem. Das Fleisch bleibt das Fleisch. Ciało dalej pozostaje tym samym ciałem. Es kann nicht verbessert werden. I ono nie może w niczym być poprawione. Wenn jemand, es kann jedem passieren. Jeśli ktoś, a więc każdemu może się to zdarzyć. Aber er sagt doch, wenn jemand, und sagt nicht, wenn wir. I on jednak tu napisał, jeśli ktoś, ale nie napisał tutaj, jeśli my.
bedeutet, es sollte nicht vorkommen. A to oznacza, że nie powinno nam się to zdarzyć. Und dann fährt er fort und sagt, wir haben einen Sachwalter. Ale kontynuuje to zdanie, mówiąc, my mamy orędownika u Ojca. Das macht mich unendlich glücklich. Te wyrażenie bardzo czyni mnie szczęśliwym. I to tak bardzo mnie uszczęśliwia, że my możemy wiedzieć, że mamy orędownika u Ojca. Wir haben also jetzt schon festgestellt, womit der Sachwalter zu tun hat. A więc już stwierdziliśmy, czym zajmuje się ten orędownik. Der Herr Jesus als Sachwalter hat zu tun, wenn wir gesündigt haben. Pan Jezus jako orędownik zajmuje się tym przypadkiem, gdy my zgrzeszymy. Und wir haben diesen Sachwalter bei dem Vater. A mamy tego orędownika u Ojca. Also der Sachwalter hat zu tun mit unseren Sünden. A więc ten orędownik, on zajmuje się naszymi grzechami. Und er hat zu tun in uns in Bezug auf die Gemeinschaft mit dem Vater. I on zajmuje się tym, znajdując się w tej społeczności z Ojcem. Was passiert denn, wenn ein Kind Gottes sündigt? Co dzieje się, jeżeli dziecko Boże zgrzeszy? Es verliert die Freude und den Genuss der Gemeinschaft mit dem Vater. Ono traci radość i korzyść z tej społeczności z Ojcem. Es verliert nicht die Gemeinschaft. Nie traci społeczności z Ojcem. Es bleibt ein Kind dieses Vaters, dalej pozostanie dzieckiem tego Ojca, aber es kann nicht mehr die Freude in der Gemeinschaft genießen. Ale nie może już korzystać z tej radości, jaka jest wewnątrz społeczności z Ojcem. Möchte euch ein Beispiel aus dem täglichen Leben sagen. Chciałbym podać przykład z naszego codziennego życia. Wenn ich meinen Jungen sage, wenn ihr auf der Straße spielen wollt, dann werft bitte nicht mit Steinen. Gdy ja powiem moim chłopcom, jeśli chcecie się bawić na ulicy, to proszę, nie rzucajcie się kamieniami. Und sie gehen raus und werfen doch mit Steinen. A oni wychodzą na dwór i jednak zaczynają rzucać kamieniami. Sie treffen ein Auto und es ist eine Beule da. I na przykład, że tym kamieniem trafili w samochód i powstało wgniecenie. Wenn sie dann wieder nach Hause reinkommen, dann können wir nicht über den nächsten Ausflug sprechen. To gdy przyjdą z powrotem do domu, to z pewnością nie będziemy mogli ze sobą rozmawiać na temat następnej wycieczki wspólnej. Da werden sie keine Freude dabei haben. Dlatego, że oni nie będą mieli z tego tematu w ogóle żadnej radości. Sie wissen genau, da muss zuerst etwas in Ordnung gebracht werden. Oni dokładnie będą wiedzieć, że najpierw musi być ta poprzednia sprawa uporządkowana. Sie sind immer noch meine Kinder. One oczywiście dalej są moimi dziećmi. Aber sie können die Gemeinschaft, die sie mit mir haben, nicht so genießen, weil etwas dazwischen steht. Ale nie mogą cieszyć się z tej społeczności ze mną, bo coś wsunęło się pomiędzy nas. I dokładnie tak jest, jeżeli dziecko Boże zgrzeszy. Nie będzie miało już tej radości i tej korzyści z tej społeczności z Ojcem. Ale teraz pojawia się ta służba orędownicza Pana Jezusa, z której możemy skorzystać. Czy wiesz, co czyni diabeł? Diabeł odwraca te rzeczy do góry nogami. Najpierw ci podszeptuje, możesz to spokojnie zrobić, to wcale nie jest złe. I jeszcze dodaje do tego, to inni też przecież robią. I dodaje, a to przecież wszystko będzie dobrze.
I w ten właśnie sposób zwodzi nas do grzechu. On te rzeczy złe zmniejsza do małych. Ale jeśli już zgrzeszymy, to on odwraca swoją taktykę. I wtedy on te rzeczy wielkie przedstawia i pokazuje, co? Coś takiego uczyniłeś? Teraz nie możesz przyjść z powrotem do Boga. Ale tu z tych wierszy uczymy się, że my mamy orędownika u Ojca. I dlatego mamy odwagę, aby wrócić do Ojca i wyznając te rzeczy, znaleźć się z powrotem w tej społeczności z Nim. To jest der Teufel, der klagt uns an. Bo jest ten diabeł, który nas oskarża. I również i innych wierzących oskarża, mówiąc, popatrz, o, tamten znowu zgrzeszył. Ale zawsze jest Pan Jezus do dyspozycji jako orędownik. On wtedy zajmuje się naszą sprawą. Er steht uns bei und spricht für uns. On staje przy nas i on zaczyna wstawiać się za nami. Das ist die Bedeutung von Sachwalter, Fürsprecher, Beistand. To jest znaczenie tego słowa orędownik, ten, który się wstawia, ten, który stoi obok nas. Und dann sagt er, was? Du willst ihn anklagen? I mówi, co? Ty chcesz go oskarżać? Ty w ogóle nie masz powodu czy prawa, aby oskarżać. Ja za ten grzech już dawno, dawno temu na krzyżu Golgoty zmarłem. Ty w ogóle nie masz prawa tutaj oskarżenia podnosić. Bo już kara za ten grzech już dawno jest zapłacona. I tak w ten sposób Pan Jezus wstawia się za nami. So ist er unser Sachwalter bei dem Vater. Takim on jest orędownikiem u Ojca. Wenn wir gesündigt haben, dann müssen wir unsere Sünde bekennen. Ale my, gdy zgrzeszyliśmy, musimy wyznać nasz grzech. Das lernen wir aus Kapitel 1, Vers 9. O to możemy dowiedzieć się z pierwszego rozdziału, z 9 wiersza. Przeczytajmy ten wiersz. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Die Sünde bekennen und lassen, das ist die Voraussetzung unsererseits, damit wir wieder Freude und Genuss in der Gemeinschaft mit dem Vater bekommen dürfen. Grzech wyznać i już do niego nie wracać. To jest odpowiedzialność po naszej stronie, abyśmy mogli powrócić do tej radości, społeczności z naszym Ojcem. Ale Pan Jezus, który jest orędownikiem, który wstawia się w tej sprawie za nami, aby ta sprawa była uporządkowana w chwili, gdy my przyjdziemy i wyznamy ją. Tym orędownikiem jest Jezus Chrystus. To jest ten człowiek, Jezus Chrystus, który jako człowiek na tej ziemi żył i wrócił z powrotem do nieba. Jesus, der hier gelebt hat und Gott in allem verherrlicht hat. To jest ten człowiek, który tutaj na tej ziemi żył i we wszystkim Boga zawsze uczcił. Es ist Jesus Christus, der verherrlichte Mensch. To jest Jezus Chrystus, ten człowiek, który jest już uwielbiony. Und er ist der Gerechte. I ten, który jest sprawiedliwy. Er ist völlig gerecht, völlig rein, völlig heilig.
On jest w pełni sprawiedliwy, w pełni święty i w pełni czysty. Er hat ein vollkommenes Leben in Gerechtigkeit, in Übereinstimmung mit Gott gelebt. On prowadził życie doskonałe w sprawiedliwości i w świętości przed swoim Ojcem. Das ist ja Gerechtigkeit, Leben in Übereinstimmung mit Gott und Gottes gerechten Maßstäben. To jest właśnie ten sprawiedliwy, który swoje życie prowadził w sprawiedliwości według tych wzorców Bożych. So, als solcher ist er bei dem Vater, um sich unserer anzunehmen. I on jako taki teraz znajduje się u Ojca, aby wstawiać się za nami. Haben wir in Vers 1 die Notwendigkeit für diesen Dienst gefunden? I tak w tym pierwszym wierszu żeśmy mogli zauważyć konieczność wykonywania tej służby. Was ist, wenn jemand gesündigt hat? Mianowicie wtedy, gdy ktoś zgrzeszy. Dann haben wir weiter den Charakter dieser Tätigkeit des Sachwalters gefunden. Również znaleźliśmy opisany charakter tej czynności tego orędownika. Es geht um Gemeinschaft mit dem Vater. Chodzi tutaj o społeczność z Ojcem. Und der Jesus ist der Fürsprecher und Beistand, damit wir die Freude und den Genuss darin wieder genießen. I Pan Jezus jest tym orędownikiem, abyśmy tą radość i tą te korzystanie z tej, mogli się cieszyć, korzystając z tej społeczności z Ojcem. I tutaj też mogliśmy oglądać kwalifikacje Pana Jezusa, który jest tym sprawiedliwym. I dann finden wir das Mittel in diesem Dienst. I również znaleźliśmy tutaj opisany środek do wykonywania tej służby. Und dieses Mittel ist die Fürsprache. Er spricht für uns. I tym środkiem jest jego wstawiennictwo. On wstawia się za nami. Das ist nicht großartig. Czyż nie jest to wspaniałe? Wir leben hier auf dieser Erde. My żyjemy tutaj na tej ziemi. Wir müssen nicht sündigen, aber oft genug passiert ist. My nie musimy grzeszyć. Ale jakże często to się zdarza. Ale mamy kogoś takiego w niebie, który oręduje za nami. Jest to wspaniała rzecz. I chcielibyśmy wkrótce zobaczyć to na przykładzie ze Starego Testamentu. Ale wir finden in Vers 2 jetzt erst noch die Grundlage, auf der der Herr Jesus als Sachwalter tätig wird. Ale najpierw jeszcze w drugim wierszu oglądamy tą podstawę, na której Pan Jezus jako ten orędownik jest czynny. Wir lesen, er ist die Sühnung für unsere Sünde. I my mogliśmy przeczytać, że On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze. Das ist die Grundlage dafür, dass er so als Sachwalter tätig sein kann. To jest podstawa tego, że on jako orędownik może być właśnie czynny. Es ist Sühnung geschehen für unsere Sünden. Bo zostało dokonane przebłaganie za nasze grzechy. Wenn wir diesen Begriff Sühnung gut verstehen wollen, dann müssen wir mal ins Alte Testament gehen. I jeśli to określenie przebłaganie chcemy dobrze zrozumieć, to musimy spojrzeć do Starego Testamentu. Vielleicht können wir mal 3. Mose 16 aufschlagen. Otwórzmy trzecią Księgę Mojżeszową, 16 rozdział. Da wird uns beschrieben, was am großen Versöhnungstag geschehen sollte. Tam będziemy mogli przeczytać, co ma się dokonać w tym wielkim dniu pojednania. An diesem großen Versöhnungstag, da wurde die Frage geklärt, ob Gott wohnen kann in seinem Volk. W tym wielkim dniu pojednania zostało wyjaśnione, czy Bóg może zamieszkać pośród swojego ludu. An diesem Tag, einmal im Jahr, durfte Aaron ins Allerheiligste gehen. W tym dniu, raz tylko w roku, Aaron mógł wejść w świątyni do miejsca najświętszego w tej świątyni. Aber er durfte nicht ohne Blut hineingehen. Ale nie wolno mu było wejść do tego miejsca bez krwi. Aber wenn er hineinging mit Blut,
I gdy on tam wchodził z krwią, dann musste dieses Blut gesprengt werden auf den Deckel der Lade und vor die Lade. To ta krew, tą krew musiał też i spryskać tę pokrywę skrzyni, jak również i przed skrzynią. Und dann legte Gott, der in der Mitte seines Volkes wohnte, auf das Blut des Opfers. I wtedy Bóg, który mieszkał w pośrodku swojego ludu, on spoglądał na tą ofiarę dokonaną. Und auf der Grundlage dieses Blutes des Opfers konnte er wohnen in der Mitte seines Volkes. I tylko na podstawie krwi tej ofiary on mógł dalej mieszkać pośród swojego ludu. Es wurden an diesem Versöhnungstag verschiedene Opfer gebracht. I w tym dniu pojednania różnorodne ofiary były składane. Es wurden Brandopfer gebracht. Były składane ofiary całopalne. Eins für Aaron und sein Haus und eins für das Volk. Jedna ofiara za Aarona i jego cały dom, jak również też druga ofiara za cały naród. Es wurden Sündopfer gebracht. Była również i składana ofiara za grzech. Ein Sündopfer für Aaron und für das sein Haus. Ofiara za grzech Aarona i jego domu. Und auch Sündopfer für das Volk. I druga ofiara za grzech całego ludu. Da finden wir zwei Böcke. I tu mamy opisane dwa kozły. Wir lesen mal in 3. Mose 16, Vers 8. I w tej trzeciej Księdze Mojżeszowej, w 16 rozdziale, przeczytajmy 8 wiersz. Następnie Aaron rzuci losy o te dwa kozły. Jeden los dla Pana, a drugi los dla Azazela. Zwei Böcke wurden gebracht und dann sollte einer davon für den Herrn sein. Dwa kozły były przyprowadzane i teraz jeden z nich miał być dla Pana. Und einer sollte für das Volk sein. A drugi miał być dla tego ludu. Und der Bock, der für den Herrn war, sollte geschlachtet werden. I ten kozioł, który był dla Pana, on miał być zabity. Und sein Blut wurde gesprengt. I to właśnie jego krew była tam, w tym miejscu najświętszym spryskana. Das finden wir in Vers 15. To możemy przeczytać w 15 wierszu. Der Bock des Sündopfers wurde geschlachtet und sein Blut innerhalb des Vorhangs gebracht. Te następnie zarżnie kozła na ofiarę za grzech ludu i wniesie jego krew poza zasłonę. Der andere Bock, der sollte nicht geschlachtet werden. Ale drugi kozioł, on nie miał być zabity. In Vers 21 finden wir, was mit diesem Bock geschehen sollte. W wierszu 21 możemy przeczytać, co z tym kozłem miało się stać. Aaron sollte seine beiden Hände auf den Kopf dieses Bockes legen. I położy Aaron obie swoje ręce na głowie kozła żywego. Die Ungerechtigkeiten der Kinder Israel sollten so auf den Kopf dieses Bockes gelegt werden. I w ten sposób wszystkie nieprawości synów izraelskich miały być włożone na głowę tego kozła. Und dann sollte er weggeschickt werden in die Wüste und die Sünden des Volkes wegtragen. I on miał być wyprowadzony na pustynię, wypędzony i tam miał te wszystkie grzechy wynieść na pustynię. Wir sehen also, wenn es um dieses Sündopfer geht, zwei Seiten. A więc jeżeli chodzi o tą ofiarę za grzech, możemy oglądać dwie jej strony. Die eine Seite, die ist Gott zugewandt. Jedna strona jest skierowana do Boga. Da sollte das Blut gesprengt werden vor dem Herrn. Bo właśnie ta krew miała być spryskana przed Panem. Und die andere Seite, die ist dem Volk zugewandt. Ale druga strona jest skierowana w stronę tego ludu. Bei dem einen Bock, da konnte Gott sagen, ich sehe das Blut auf dem Deckel. W przypadku pierwszego kozła Bóg mógł powiedzieć, ja widzę krew teraz na pokrywie tej skrzyni świadectwa. Bei dem anderen Bock konnten die Israeliten sehen, wie dieser Bock wegging in die Wüste. A w przypadku drugiego kozła Izraelici mogli widzieć, jak ten kozioł był wyprowadzony, wypędzony na pustynię. Wie er ihre Ungerechtigkeiten trug in ein ödes Land. Gdy on te ich nieprawości wyniósł w ten pustynny kraj. Diese Seite, die Gott zugewandt ist, ta strona skierowana w kierunku Boga, das ist
Versöhnung. To jest właśnie przebłaganie. Da geht es darum, dass Gott zur Ruhe kommt in Bezug auf die Sünde. To właśnie o to chodziło, żeby Bóg był w pełni zaspokojony, jeśli chodzi o sprawę grzechu. Jetzt sah Gott auf das Blut des Opfers. Teraz Bóg spoglądał na krew tej ofiary. Und im Blut des Opfers konnte er zur Ruhe kommen über die Sünde. I właśnie spoglądając on na tą ofiarę, na tą krew, mógł być zaspokojony co do tego grzechu. Wenn es um die Seite des Volkes geht, ale jeśli chodzi o stronę tego ludu, da ist der Begriff Stellvertretung. To oglądamy tutaj te określenie zastępstwo. An der Stelle des Volkes musste dieser Bock weggehen in ein ödes Land. Zamiast tego narodu ten kozioł musiał być wyprowadzony w ten pustynny kraj. Weg von dem Ort, wo Gott wohnte. Z daleka od tego miejsca, w którym mieszkał Bóg. So verstehen wir, dass Sühnung die Gott zugewandte Seite ist. I tak możemy zrozumieć, że to ubłaganie, czyli ta strona skierowana w kierunku Boga. Und der Herr Jesus hat durch sein Werk am Kreuz Sühnung bewirkt. I Pan Jezus również poprzez swoje dzieło na krzyżu Golgoty dokonał właśnie tego przebłagania. Das ist eine herrliche Seite seines Werkes. To jest właśnie wspaniała strona Jego dokonanego dzieła. In dem Herrn Jesus ist Gott völlig zur Ruhe gekommen in Bezug auf die Sünde. Bo w Panu Jezusie Bóg całkowicie został zaspokojony, jeśli chodzi o sprawę grzechu. Durch die Sünde ist Gott traurig gemacht worden. Bo z powodu grzechu Bóg zasmucił się. Ist Gott beleidigt worden. Bóg został obrażony nim. Es schmerzte ihn in sein Herz hinein. I ten grzech sprawiał, że bolało jego serce nad tym. Aber durch das Werk des Herrn Jesus ist er zur Ruhe gekommen. Ale poprzez dzieło Pana Jezusa Bóg został całkowicie zaspokojony. Als Noah aus der Arche ausstieg, gdy Noe wyszedł już z arki, da opferte er von jedem reinen Tier, wtedy on złożył ofiarę z każdego czystego zwierzęcia. I wtedy ta woń przyjemna tej ofiary wstąpiła do nieba. I czytamy w tamtym rozdziale, że Bóg zawoniał tej miłej ofiary. A w odnośniku, czy w takich uwagach na dole strony mojej Biblii jest napisane, że to była woń tego zaspokojenia. I Bóg został w pełni zaspokojony, jeśli chodzi o grzech, właśnie przez to dzieło dokonane przez Pana Jezusa. Jeżeli to już dobrze zrozumieliśmy, to też będziemy zapewne dobrze rozumieli to, co w dalszej części tego wiersza jest napisane. I dobrze to zrozumiemy, że Pan Jezus jest również ubłaganiem za nasze grzechy. Ale ten treść tego wiersza jeszcze ciągnie się dalej. Nicht aber allein für die unseren. A nie tylko za nasze. Nein, der Herr Jesus ist die Sühnung für die Sünden der ganzen Welt. Nie, Pan Jezus jest przebłaganiem za grzechy całego świata. Bitte, dass wir daran denken. Es geht um die Gott zugewandte Seite. Proszę, o tym zawsze pamiętajcie. Chodzi nam teraz o tą stronę skierowaną do Boga. Es geht darum, dass Gott zur Ruhe kommt in Bezug auf die Sünde. Chodzi o to, że to Bóg będzie w pełni zaspokojony, jeśli chodzi o sprawę grzechu. I nie ma takiego grzechu na całym świecie, z powodu którego Bóg nie mógłby być w pełni już zaspokojony. Taka jest ta myśl, co dotyczy ubłagania. Ale to daleko jeszcze w ogóle o tym nie świadczy, że każdy człowiek na ziemi będzie zbawiony.
Da geht es um den zweiten Gedanken, den wir in 3. Mose 16 hatten. Bo teraz zaczyna właśnie obowiązywać druga myśl, którą oglądaliśmy w tej trzeciej Księdze Mojżeszowej w 16 rozdziale. Die dem Menschen zugewandte Seite ist der Gedanke der Stellvertretung. Ta strona skierowana w kierunku ludzi to jest właśnie strona dotycząca tego zastępstwa. Welche Sünden hat der Herr Jesus am Kreuz getragen? Jakie grzechy Pan Jezus na krzyżu poniósł? Sünden der ganzen Welt. Grzechy całego świata? Nie. Nur die Sünden derer, die an ihn glauben würden. Tylko grzechy tych, którzy w Niego uwierzą. Moje grzechy, Twoje grzechy. Grzechy tych, którzy przyjmą dla siebie samego Jego dzieło. To na ich miejscu Pan Jezus poniósł całą karę za grzech. To jest właśnie treść tego zastępstwa. Każdy, który przyjmuje Pana Jezusa, on może to powiedzieć, on zmarł na moim miejscu za mnie. On moje grzechy na swoim ciele, na krzyżu Golgoty niósł. To jest ta strona skierowana do ludzi. Ale ta strona skierowana do Boga, dotycząca tego przebłagania, to my tutaj oglądamy w tym drugim wierszu. A to, że On właśnie jest tym przebłaganiem, to jest właśnie podstawą tego, że Pan Jezus może być czynny jako orędownik. Jeżeli ty zgrzeszyłeś, to wiedz o tym, że również i za to Pan Jezus już dawno temu zmarł na krzyżu. I w tej sprawie też Bóg już był w pełni zadowolony. Jeśli swoje grzechy wyznam, wtedy mogę otrzymać przebaczenie. Nie muszę się na nowo nawracać. Ale wyznaję ten grzech, który popełniłem. I wtedy otrzymuję przebaczenie i oczyszczenie. I wtedy mogę mieć radość i mogę cieszyć się z tej społeczności z niebiańskim Ojcem. A jeszcze spójrzmy na tą służbę orędownika na podstawie przykładu, który przeczytamy ze Starego Testamentu. Przeczytajmy o tym z księgi proroka Zachariasza z 3 rozdziału. Trzeci rozdział od 1 do 5 wiersza. Księga Zachariasza, 3 rozdział od 1 do 5. Potem ukazał mi Jozuego, arcykapłana, stojącego przed aniołem Pana i szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać. Wtedy anioł Pana rzekł do szatana: niech cię zgromi Pan, szatanie, niech cię zgromi Pan, który obrał Jeruzalem. Czyż nie jest ono głownią wyrwaną z ognia? A Jozue był ubrany w szatę brudną i tak stał przed aniołem. A ten tak odezwał się i rzekł do sług, którzy stali przed nim: zdejmijcie z niego brudną szatę. Do niego zaś rzekł: oto ja zdjąłem z ciebie twoją winę i każę cię przyoblec w szaty odświętne. Potem rzekł: włóżcie mu na głowę czysty zawój. I włożyli mu na głowę czysty zawój i przyoblekli go w szaty, a anioł Pana stał przy tym. Der Prophet sieht den hohen Priester Josua.
Prorok widzi tutaj tego najwyższego kapłana Jozuego. Und der Hohepriester steht hier für das ganze Volk. I ten arcykapłan, on reprezentuje sobą cały naród. Und wie war der Zustand des Volkes? A jakiż to był stan tego całego ludu? Sie waren bekleidet mit schmutzigen Kleidern. Oni byli przyodziani brudnym ubraniem. Der Schmutz der Sünde kennzeichnete sie. Ten brud grzechu ich właśnie charakteryzował. Und wo steht Josua? A gdzie stoi Jozue? Vor dem Engel des Herrn. On stoi przed aniołem pańskim. Das ist der Maßstab. I to jest właśnie ten wzorzec, ten przymiar. In diesem Licht wird der ganze Schmutz gesehen. I to właśnie w tym rodzaju światła cały ten brud teraz był widoczny. So wie wir eben gesehen haben, wenn ein Gläubiger sündigt, dann sündigt er im Licht. Tak jak poprzednio już to oglądaliśmy, jeżeli wierzący zgrzeszy, to on zgrzeszy w pełnym świetle. Jetzt kommt Satan. I teraz przychodzi szatan. Und er widersteht. I on tu się zaczyna sprzeciwiać. Das ist der Charakter Satans, zu widerstehen. Taki jest właśnie charakter szatana, aby się sprzeciwiać. Er kämpft und wirkt gegen uns. On walczy i on działa przeciwko nam. Er spricht gegen uns. On też i mówi przeciwko nam. Jetzt kommt der Herr selbst. I teraz sam Pan przychodzi. Er nimmt sich der Sache dieses hohen Priesters an. I on teraz ujął się za tą sprawą tego arcykapłana. So nimmt er auch als Sachwalter sich unserer Sache an. I też i on jako ten orędownik ujmuje się za naszą sprawą. Er sagt, der Herr schelte dich, Satan. I on powiedział, szatanie, niech cię zgromi Pan. Was kann er sagen? Satan, geh weg, Jerusalem ist doch so gut. Czy on mógł powiedzieć, szatanie, odejdź, Jerozolem jest przecież tak dobre. Nein, das kann er nicht sagen. Nie, tak nie mógł powiedzieć. Ale mógł powiedzieć, szatanie, Pan wybrał Jeruzalem. I Pan również też i swoje postanowienie do końca spełni. I ty, szatanie, możesz się sprzeciwiać, jak chcesz. Ale Pan wybrał Jeruzalem. I wtedy powiedział Jozue, czyż on nie jest głownią wyratowaną z ognia albo z pożaru? On był właśnie postanowiony do ognia. Takie było jego miejsce przeznaczenia. Ale został wyratowany z tego ognia. I co Pan Jezus mówi, jeżeli diabeł chce się sprzeciwiać nam? I mówi, szatanie, ty możesz iść. Ten jest tym jednym, którego ja też wybrałem. I ten jest tym z jednym z tych, których ja uratowałem i za nich zmarłem na krzyżu. I w tej sprawie, szatanie, ty w ogóle nie możesz się odzywać. I w trzecim wierszu oglądamy jeszcze raz, że Jozue stoi przed aniołem pańskim. I teraz ten anioł jest tym, który jest przy nim, jako ten, który stoi przy nim, jest jego orędownikiem. On rozkazuje, aby zdjęto tą brudną szatę z Jozuego. I mówi do niego, tak jak ja zdjąłem z ciebie twoją brudną szatę, tak ja też i twoją niesprawiedliwość zdjąłem z ciebie. Ja teraz przyodziewam cię w szatę odświętną.
I tak też Pan Jezus przyodział nas tymi szatami sprawiedliwości. I to są odświętne szaty, które obrazowo wskazują na radość. Również też i włożono czysty zawój na jego głowę. I to chodzi o ten zawój, który nosił kapłan. I to potwierdza, że on dalej powinien wykonywać tą służbę arcykapłana. I ten urywek kończy się jeszcze raz, po raz trzeci, tym potwierdzeniem, a anioł Pana stał przy tym. To jest właśnie to, co Pan Jezus czyni jako nasz orędownik. On wygania tego oskarżyciela. On stara się o to, abyśmy doświadczyli oczyszczenia. I abyśmy mogli cieszyć się z tej radości społeczności z Ojcem. Abyśmy mieli właśnie tą wielką radość i korzyść z tego, że mamy w tym udział. Że będziemy mieli radość i korzyść z tego, że będziemy mieli włożony ten czysty zawój. Że będziemy mogli mieć teraz tą możliwość, tą swobodę, aby dalej służyć jako arcykapłan. I że będziemy mogli dalej żyć w tej szczęśliwej społeczności z naszym Panem. My mamy orędownika u Ojca. Jezusa Chrystusa, tego sprawiedliwego. Chciałbym wam jeszcze przypomnieć historię Piotra. Wiemy, że zanim on upadł, to Pan Jezus już się modlił za niego. A co Pan Jezus uczynił, gdy Piotr się trzykrotnie go zaparł? Czytamy, a Jezus odwrócił się i spojrzał na niego. Tu mamy piękny odnośnik do tej służby umywania nóg. Pan Jezus spojrzał na niego. O, jak wielką miłość z tego spojrzenia na pewno wyczytał Piotr. I wtedy Piotr przypomina sobie słowo Pana Jezusa. Tak, Pan Jezus wykonuje tą służbę umywania nóg za pomocą wody. Czyli on używa Słowa Bożego. O tak, Piotr właśnie sobie przypomniał o tym Słowie Pana. Ale Pan Jezus jest również czynny jako orędownik. I ta sprawa upadku Piotra została w pełni uporządkowana. Gdyż nastąpiło osobiste spotkanie pomiędzy Piotrem i Panem, ale również też i publicznie Pan Jezus tą sprawę uporządkował. I na koniec oglądamy, jak Piotr idzie z Panem Jezusem i otrzymuje nowe zadanie. Kilka dni później Pan Jezus zmartwychwstanie i
I Piotr będzie mógł powiedzieć ludziom w Jerozolimie, wy żeście się go zaparli. A przecież on sam w tym upadł i się go zaparł. Ale już ta rzecz była całkowicie uporządkowana. I dlatego on mógł o tej sprawie powiedzieć też wszystkim tym, którzy Pana Jezusa zaprowadzili na krzyż. I w tym zauważamy, jak doskonale rzeczy bywają uporządkowane w oczach Pana Jezusa. Jak wdzięcznymi możemy być, że możemy Jego posiadać. Tego, który oręduje u Ojca i tego, który stoi przy naszym boku. Tą wspaniałą osobę Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy.